Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Karmelki to cukierki twarde, landrynki, dropsy, kukułki wyrabiane z masy karmelowej. Mogą być nadziewane lub bez nadzienia oraz barwione. Podstawowymi półproduktami do produkcji karmelków są masa karmelowa oraz nadzienia. Karmelki duże i zawijane mogą mieć więcej nadzienia do 35%, gdyż są bardziej odporne na pęknięcie. Natomiast te o kształtach płaskich lub przeznaczone do puszkowania jako bardziej wrażliwe na pęknięcia mogą mieć około 25% nadzienia. Karmelki dzieli się na następujące grupy: nadziewane, twarde, uformowane z odpowiednio doprawionej masy karmelowej, kwaśnej, bezkwasowej lub mlecznej. Nadziewane o pokrywie z masy karmelowej wypełnione nadzieniem w ilości powyżej 22% masy wyrobu. Mało nadziewane zawierające 10 do 22% nadzienia. Podstawowe surowce do produkcji karmelków to cukier biały, syrop skrobiowy, miód, mleko zagęszczone, tłuszcz, kawa, kakao, spirytus, olejki i esencje aromatyczne, barwniki naturalne i syntetyczne? kwas cytrynowy, a także różnorodne surowce stosowane do produkcji na dzień oraz materiały pomocnicze, takie jak talk, wosk lub pasta do smarowania. Etapy wytwarzania karmelków. Sporządzanie syropu karmelowego. Gotowanie masy karmelowej. Chłodzenie i doprawianie masy karmelowej. Ugniatanie masy karmelowej. Przeciąganie masy karmelowej. Podgrzewanie masy karmelowej. Przygotowanie nadzień karmelarskich. Formowanie i chłodzenie, kandyzowanie, pakowanie. Uwagi technologiczne do produkcji karmelu. Im szybciej masa karmelowa zostanie ochłodzona do temperatury 80-90 stopni Celsjusza, tym wyroby są trwalsze. Masy karmelowej nie wolno długo przetrzymywać w temperaturze plastyczności 75 do 85 stopni Celsjusza, gdyż może to doprowadzić do częściowego jej skrystalizowania, co utrudnia pracę, pogarsza jakość wyrobów, wpływa na wzrost ilości łomu i podnosi koszty produkcji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.